Paweł Deresz, mąż Jolanty Szymanek-Deresz, jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej, jest gościem sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Witam pana serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będzie pan dziś na odsłonięciu uroczystym pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego o 15:30. Zamierzałem się wybrać, ale jak na razie moja rodzina i ja zdecydowaliśmy, żeby jednak nie pójść. Uważam, że te uroczystości, które będą się odbywały, nie mają charakteru takiego, jakiego byśmy sobie życzyli. Jest to raczej rodzaj festynu, a nie uznania tragedii czy przeżycia wspólnego tragedii. No wystarczy powiedzieć, że uroczystości rozpoczynają się o 8 rano, a kończą o godzinie 22, a więc trwają 14 godzin. W skali światowej jest to swego rodzaju rekord przeżywania tragedii, podwójnej tragedii. Po pierwsze tragedii z 10 kwietnia roku 2010, a po drugie tragedii Prawa i Sprawiedliwości, które nie potrafiło przez wiele lat opublikować sensowny raport w sprawie tej tragedii. No, prokuratura informuje, że jeszcze śledztwo będzie trwało przez kilka lat. Nowi eksperci są powoływani, nowe zespoły tworzone, będą powstawały nowe symulacje, ale to chyba dobrze, no bo wszystkim zależy na tym, żeby dowiedzieć się, oczywiście, jak dokładnie te minuty przebiegały. Rozmawiałem przed paroma dniami z prokuraturą, która mnie poinformowała, że zapewne końcowy raport będzie gotowy dopiero gdzieś za 4 lata, że w tej chwili powołują właśnie międzynarodowe zespoły. Ale ja myślałem cały czas o oszukiwaniu nas przez pana Macierewicza i pana Berczyńskiego przez ich insynuacje, ich przypuszczenia, ich podejrzenia, ich kłamstwa smoleńskie. Okazuje się, że ładnych parę lat pracy i ładnych parę milionów złotych nie wystarcza na to, aby pokazać społeczeństwu polskiemu, jaka była prawda w Smoleńsku. No ale sam pan przed chwilą powiedział, że jeszcze kilka lat na tą prawdę poczekamy. Ja z kolei rozmawiałem z jednym z tych ekspertów, którzy byli zaproszeni do Polski, dr Gung Cheng, światowej sławy matematyk amerykański, rodem z Tajwanu, robił liczne symulacje matematyczne w wypadku katastrof lotniczych. On mówił, że dojście do prawdy, jeżeli strona rosyjska nie udostępni tym nowym ekspertom wraku, jeśli nie dopuści ich do wizji lokalnej na miejscu, która i tak może mieć wątpliwe efekty, bo teren się zmienił, tam zostało wiele rzeczy po prostu już przeniesionych, zaoranych, przesypanych, będzie i tak bardzo, bardzo trudne. Ja podejrzewam, że to jest między innymi jeden z powodów, dla którego on mówi nie 6 miesięcy, nie 4 miesiące, tylko że lata ta praca panie będzie redaktorze, trwała. Na przeszkodzie, aby nasza delegacja, aby nasi specjaliści udali się do Smoleńska. Przecież strona rosyjska nigdy nie powiedziała nie można podejść do wraku, nie można tego wraku badać. Tylko okazuje się, że zarówno ze strony pana Macierewicza, jak i pana Berczyńskiego nie było chęci pojechania do Smoleńska i nie było chęci na miejscu zbadania. A nie sądzi pan, że już jest czas, żeby posłuchać tego, co mówił prezydent Andrzej Duda, wzywający do pojednania, żeby te emocje na razie wyciszyć i po prostu, żeby je wyciszyć i czekać na ten raport, który za 3-4 lata będziemy mogli przeczytać. Otóż coś w tym jest. Rzeczywiście emocje trzeba byłoby wyciszyć, ale pan prezydent Duda spóźnił się z tym apelem. Ten apel powinien być zgłoszony co najmniej przed 2 laty. A tymczasem sam pan prezydent popierał kłamstwo smoleńskie, a myślę, że ten apel skierowany jest nie do nas, nie do rodzin smoleńskich, czy nie do polskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim do pana Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnę przecież jego okrzyki z trybuny sejmowej: mordy zdradzieckie, wy mi zamordowaliście brata. A teraz zastanawiam się, jak pan Jarosław Kaczyński zechce się pogodzić z tymi, którzy jego zdaniem są mordercami. No ale pan jako członek rodziny jednej z ofiar wie doskonale, jak dużą rolę emocje odgrywają w tej kwestii. Zastanawiam się, czy te emocje nie są też złym doradcą w chwili, kiedy obaj mówimy o tym, że czas te emocje wyciszyć, kiedy doradzają przedstawicielom największych partii opozycyjnych, żeby się na tych uroczystościach nie pojawiać. Bo niezależnie od tego, co myślimy o tym, jak wyglądało wyjaśnianie katastrofy, niezależnie od tego, co myślimy o tym, jak przyszłość w związku z tym śledztwa smoleńskiego powinna wyglądać, pomnik, który stanie na placu Piłsudskiego, to nie jest pomnik Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest pomnik brata Jarosława Kaczyńskiego, to jest pomnik ofiar
tragedii smoleńskiej. Nie widzę żadnego powodu, dla którego przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych nie powinni się tam znaleźć tego dnia. Być może tak, ale myślę, że wzajemne animozje, wzajemne niechęci, wzajemne oskarżania się zaszły już tak daleko, że pojednanie jest niemożliwe, że to, co twierdzi pan prezydent, że trzeba się pojednać, to jest czysta hipokryzja. Myślę, że dużą rolę mógłby tu odgrywać Kościół, ale Kościół na razie niestety milczy. A co sądzi pan o słowach Barbary Nowackiej, która powiedziała niedawno, że pomnik ofiar tragedii powinien po prostu stać na krakowskim przedmieściu i że ona nie rozumie w tej kwestii uporu Hanny Gronkiewicz-Waltz i władz Warszawy? Ja się zgadzam z panią Barbarą Nowacką. Ja też jestem za tym, byłem za tym, bo już jest niestety za późno, aby na krakowskim przedmieściu powstał tak zwany pomnik świateł. Bardzo mi się podobał, była ta dobra lokalizacja i piękny projekt w odróżnieniu od tego, od tej bryły, od tej brzydkiej bryły, która stanie na placu Piłsudskiego. No to może jeszcze nie jest za późno, nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby i pomnik świateł kiedyś powstał na krakowskim przedmieściu. Miejmy nadzieję, że powstanie, ale wówczas aż dwa pomniki obok siebie, no to chyba już jest przesada. No, ale też... Jest piękny pomnik przecież na Powązkach warszawskich. Warto, żeby ci, którzy nie byli, zatrzymali się przy nim i razem ze mną zastanowili się nad tym wszystkim, co się dzieje niestety w Polsce po 10 kwietnia roku 2010. No ja myślę i mam taką nadzieję, że za lat kolejne 8, 10, kilkanaście nikt nie będzie pamiętał sporów, które towarzyszyły stawianiu tego pomnika na placu Piłsudskiego, a on będzie po prostu trwałym elementem Warszawy. Nie odnosi pan takiego wrażenia, że czas tutaj będzie jednak leczył rany? Oby pan miał rację, ale ja sądzę, że polityka Prawa i Sprawiedliwości zmierza jednak ku temu, aby ciągle rozpamiętywać te tragedie, aby ciągle wyjaśniać, aby wyjaśniać do tego czasu, dopóki to będzie wygodne dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale też zauważmy, że inna ważna zmiana następuje, no bo koniec Marszy Smoleńskich, 96, dziś to będzie ostatni, organizatorzy mówią 96, jak 96 ofiar smoleńskiej tragedii. Ci, którzy chcą brać udział nadal w uroczystościach religijnych, które przecież będą się odbywały, mogą to robić. Więc wydaje mi się, że ta ósma rocznica i odsłonięcie pomnika i wmurowanie kamienia węgielnego pod przyszły pomnik Lecha Kaczyńskiego i zakończenie tej ośmioletniej tradycji przemarszy smoleńskich, no to może być jednak wyraźna jakaś cezura, jeśli chodzi o kwestie ze Smoleńskiem związane. Oby pan miał rację, ale ja nie jestem takim optymistą jak pan. Ja sądzę, że tragedia smoleńska będzie nadal przez Prawo i Sprawiedliwość politycznie rozgrywana. A uważa pan, że decyzja prokuratury krajowej, która chce ekshumować ciało pana żony, nie czekając na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, to jest słuszna decyzja? Czy może właśnie politycznie motywowana? Nie jestem pewien, czy politycznie motywowana, ale niewątpliwie jest to pokaz przemocy państwa wobec obywatela. Przecież pan prezydent Duda nie tak dawno powiedział wyraźnie, że jeżeli żyjemy w państwie demokracji i w państwie prawa, to każdy obywatel powinien mieć prawo na zaskarżenie decyzji. A tymczasem prokuratura odmawia mi tego zażalenia. A więc albo pan prezydent jest nadmiernym optymistą, albo nie zna prawa, albo prokuratura nie zna prawa, bądź też respektuje prawo niezgodnie z prawem. No ale też jednocześnie prokuratura, podejmując decyzję o ekshumacji wszystkich ofiar, których ciała wcześniej nie były badane, no, potraktowała również wszystkie rodziny i wszystkie ofiary równo. Na potrzeby śledztwa trzeba po prostu sprawdzić wszystkie możliwości. Warto było jednak spytać o rodziny smoleńskie, czy się na to zgadzają. Ja na przykład chciałbym zagwarantować swojej żonie, zresztą zgodnie z religią katolicką, wieczne odpoczywanie, wieczną ciszę, a ekshumacje niestety naruszają to. Ale ja nie mam wątpliwości co do tego, że równie wierzący są i członkowie rodzin innych ofiar tragedii smoleńskiej, którzy z ulgą przyjęli fakt, że wreszcie dowiedzieli się o tym, kogo właściwie mają podczas właściwego pogrzebu chować, bo okazywało się, że te szczątki były przemieszane, że niewłaściwe ciała spoczywały w niewłaściwych trumnach. No nie możemy chyba mówić, że to było niepotrzebne. Dlatego też ja od samego początku mówię, że należy przeprowadzać ekshumację tych ciał, których rodziny się na to zgadzają. Natomiast trzeba
trzeba uszanować wolę tych rodzin, które się na to nie zgadzają. To jest dosyć proste rozwiązanie. A przecież dotychczasowe ekshumacje wykazały, było ich już około 80, że na pozostałościach ofiar tragedii smoleńskiej nie ma najmniejszych śladów wybuchu, nie ma najmniejszych śladów materiałów wybuchowych. A więc, jeśli wierzyć w teorię prawdopodobieństwa, do wybuchu nie doszło. Ale pan uważa, że to był główny cel dokonywania tych ekshumacji? Bo ja jestem przekonany, że głównym celem było po prostu zrobienie tego, czego nie zrobiono 8 lat temu, to po pierwsze, czyli rzetelne przebadanie szczątków wszystkich ofiar, a dwa, no właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli upewnienie się, czy wszystkie rodziny, składając na grobach swoich bliskich kwiaty, składają je tam, gdzie spoczywają rzeczywiście ich utraceni. Ma pan rację, prokuratura polska przed 8 laty popełniła niewybaczalny błąd, mając możliwość zbadania ciał w Warszawie po przywieźnie.